bateria. Przypomnę H1600 powyżej i tutaj oglądamy Wasaf Naklada, Pedro Piłek, Jiří Matejka. Oglądamy również tutaj Wasawa Naklada, Kutilek, bo oni jadą w jednej klasie, Wasaf z Miłosem i Pedro z Jiřím. Patrzmy, no jest dobrze, no pięknie, bo myka ta soda biało, błękitno czerwona, a szyder, świetnie, no to jest Pedro Piłek i tak, spoglądamy, proszę Państwa, tutaj na wyścig, ja tylko spojrzę 49, to jest Jiří Matejka, nie jadą wszystkie samochody, już niestety, już numerem 6. Więc zasługują Państwo, jeszcze mamy dwa ogłoszenia, były cztery, niestety nie wszystkie już uczestnicy, jak wspomniałem w tym wyścigu. No ale zostawmy ten temat na później, zaraz musimy zobaczyć, patrzę Wasław Naklada z numerem 3, trudno mi jest powiedzieć, jeszcze na tę chwilę, za chwilę będziemy mieli ten czas dla siebie upewnić się, tego tu tak naprawdę nie ma, bo słyszałem dlaczego, ale ta wątpliwość, słyszałem, że z numerem 4, trudno mi jest powiedzieć, jak to wygląda, uwaga, mamy tak, no ale zobaczymy, w każdym razie tu na... proszę Państwa, kierowca Sylwii, czyli trzy naprawa. Kierowca Sylwii usłyszałem. Za nim to oczywiście z Mateja Pedro Piłek. Chodź, jo. W pierwszym miejscu, no i jeszcze mamy tutaj to ogrożenie. Joker Lab oczywiście zaliczymy, więc będzie raz mknął po szybsze i ten odcinek szutrowy już będzie tym ostatnim odcinkiem kwalifikacji czwartej, a już będziemy czekali tylko oczywiście na final. Szanowni Państwo, my wracamy oczywiście do naszego tematu. Kolejne i super 1600 jeszcze przed nami. Proszę Państwa, koniec biegu, koniec wyścigu, bo dla numer 69, ale tutaj to jest sobie fantastyczny.